polskie Grand Derby w Counter-Strike Global Offensive, drużyna Universal Soldiers kontra Meteor Makers, mapa The Inferno i rozpoczynamy rundę nożową o to, kto zacznie po stronie łatwiejszej na Inferno, czyli stronie Counter-Terrorist. Już poszły restarty, już zawodnicy będą na środek, tylko Pasza widzę, że tutaj przemyka się, żeby ewentualnie wejść na plecy, ale na razie drużyna Dobrego Gamingu cały czas czeka na środku, żeby tutaj przypadkiem nie dać sobie zrobić pleców. Tymczasem Pasza pędzi na boiler, no to się może mu opłacić. Chyba nie spodziewają się tego, że Pasza właśnie tamtędy przejdzie. No cały czas jeszcze czekają gracze i Universal Soldiers przybiegł już Pasza i dziabnął jednego z zawodników, ale sam też zginął i mamy 4-3. Tutaj są troszkę zdominowani gracze Universal Soldiers, ale już w tym momencie jest równowaga. Jest 2-2 i tylko Hyper. 11 HP, no będzie mu tutaj bardzo ciężko, chociaż i Biali i Taz są tutaj obici. Zobaczmy, czy Hyper będzie w stanie tutaj to zrobić. Musi na razie troszkę poszukać takiego pojedynku jeden na jednego, żeby tylko jednego zawodnika mieć pod ręką, żeby przypadkiem nie dać się wtedy dziabnąć przez drugiego. Tutaj na pewno Hyper wie, co robi. On naprawdę porusza się jak kobra po mapie i tutaj będzie w stanie jeszcze powalczyć, mimo tego, że oczywiście rywale mają przewagę, ale oni wciąż może mądrze Taz z Bialim czekają wspólnie razem na to, co zrobi Hyper. Nie chcą do niego podbiegać, wiedzą, że Hyper na pewno szuka indywidualnego pojedynku. No i wciąż pojedynek tych zawodników właśnie z Hyperem. A Hyper wciąż czeka, znalazł jednego rywala i dorywał go samego. No coś niesamowitego, czekał i w końcu się doczekał. No i teraz Hyper kontra Taz. Kto ten pojedynek wygra? Hyper, jednak Hyper! A więc ten pojedynek 1-2 z 11 HP wygrywa, a właśnie on. No szuka tego pojedynku 1-1 i właśnie znalazł ten swój moment, kiedy rozdzielili się właściwie tylko na moment rywale i Hyper wykorzystał to znakomicie, a więc Hyper tą nożówkę wygrywa dla swojej drużyny i teraz oczywiście drużyna Meteor Makers gra po łatwiejszej stronie, czyli stronie CT. Okej, a więc zaczynamy to spotkanie. Drużyna Meteor Makers po stronie CT, drużyna US po stronie terrorystów. Czy teraz zraszują podobnie jak to było na LANie, na Tech Labs w Moskwie, gdzie właściwie na pierwszych rundach po stronie terrorystów zawsze raszowali. Teraz spokojnie, na razie defensywnie, bardzo defensywnie na schodach i czekają na to, co zrobią przeciwnicy. Być może spodziewali się jakiegoś skrótu, jakiś nade'ów na środek. Woleli to wszystko przeczekać i spokojnie sobie podejść. I na razie zmierzają w kierunku bombsite'u B. Tam jest Pit, jest i Minish. No i zobaczymy, jak się to opłaci. Już poszły pierwsze strzały, czy będą teraz wbiegać? Nie, na razie spokojnie. Na razie jeszcze będą czekać. Neo troszeczkę obity tym nade'em. Za 8 HP oberwał, ale oczywiście wciąż tego HP ma bardzo dużo, także myślę, że tutaj wiele mu się nie może stać. Tylko Taz stoi pod bombsite'em, a on być może będzie robił plecy po prostu. I już wbiegają gracze Universal Soldiers na banan. Poszły pierwsze strzały, no i zobaczmy, cóż się tutaj dzieje. Gdzie jest Pit? Tutaj są świetnie rzucone smoki. Wjechali gracze Tero na bombsite, ale tylko na moment, bo już cofają na środek. Tam jest Biali, jest też Taz i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Próbował wejść Hyper na plecy, nie trafił. No i kto tam jeszcze został? Tam jeszcze jest Innocent. Zobaczmy Innocenta, co tutaj zrobić. Czy będzie w stanie sobie tutaj poradzić z Bialim? No cały czas czeka, czasu coraz mniej. Strzelił Innocent głowę, jest headshot, mamy 2-2. Innocent w starciu z Tazem, musi się na moment schować, nie ma amunicji. Pomaga już Lord, no i zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tylko Taz kontra dwóch rywali. No, czy będzie sytuacja Taz kontra Lord? No jest szansa na to, że tak się właśnie stanie. No ale w końcu Innocent kończy rundę. 1-0 dla Meteor Makers, a więc sprytnie wykonany fake przez drużynę Universal Soldiers, ale jednak Meteor Makers nie do końca się na to nabrało. Jeden gracz faktycznie cofnął w kierunku bombsite'u B, w kierunku banana, no ale jednak został tam Hyper i Innocent, którzy tam sobie poradzili. No i dzięki temu pierwsza runda dla Meteor Makers. W tym momencie 3093 osoby na streamie. Słuchajcie, róbcie screenshoty, bo to są rekordy. Wspólnie bijemy rekordy Neogil. Tymczasem zobaczmy, co się dzieje, bo terroryści pędzą w kierunku banana. Tam jest oczywiście Pit, jest i Minis. Pit i Minis, pierwsze dwa fragi już mają za sobą. Zobaczmy, Pit kolejny od niego i tylko Pasza został przy życiu. Zobaczmy, co zrobi Pasza. Pasza, jeden frag jest, ale potrzebuje jeszcze 4. To jest chyba mało. Znaczy, to jest bardzo nieprawdopodobne, żeby coś takiego wykonać. Jeszcze walczył. Niewiele zabrakło, a Pit tam by się złożył, no ale jednak szans tutaj żadnych nie było. 2-0 do drużyny Meteor Makers. Chyba nie będą próbowali zaskoczyć terroryści. Nie mają pieniędzy właściwie nawet na Galile, bo tylko 1900 ma Taz i Neo. No i Snax też miał tyle, także tak to wygląda.
No i 2 do 0 w tym momencie. Terroryści znów robią chyba identyczną rzecz. Nie, teraz się zatrzymali, a więc nie będą rushować na banan. Nie będą rushować się bombsite'u B, tylko spokojnie w tamtą stronę podejdą. Mają, zobaczcie, dużo flashów, dużo smoke'ów, a więc na pewno będzie to jakieś przygotowane wejście na bombsite. Być może będą próbowali podłożyć po prostu bombę, żeby tych pieniędzy w następnej rundzie było więcej. Zobaczmy, co się dzieje. Już wchodzą terroryści. Poszły pierwsze strzały. Radzi sobie tutaj Pit razem z Minisem. Jest frag na picie. Jeszcze Minis walczy, ale nie dał rady. 3-3, a więc USy znakomicie, chociaż teraz Pasza prawie się złożył. Cudem właściwie uniknął pozostałych kul z tego full auto. No i 3-3. No USy podłożyli bombę. Bardzo dobrze wykonana ta taktyka. I mamy tylko Hypera, Lorda i Innocenta. Czekają jeszcze na Lorda, który idzie od banana. No i zobaczymy, czy uda się terrorystom obronić ten bombset. Mają bardzo mało HP, nie mają Kevlarii. No mają dwie, mają jedną czwórkę, jednego Famasa. No i zobaczymy, co się dzieje. Czasu coraz mniej, więc trzeba się spieszyć tutaj. Bardzo sprytnie są tutaj ustawieni gracze terrorystów. No i już biegną do nich antyterroryści. Zobaczmy, co się dzieje. Jest jeden frag, ale tutaj chyba zabraknie czasu na rozbrojenie bomby. Hyper tylko przy życiu tutaj nie da rady. Hyper w tym momencie to skończy rundę 2-1. Więc runda dla terrorystów, wygrana runda Echo. Także naprawdę znakomicie wykonana ta taktyka przez graczy Universal Soldiers. No coś wspaniałego, naprawdę. W Moskwie miałem wrażenie, że czasami USy oddawali takie rundy eko bez walki. Właściwie rushując na jakiś bombsite. Bez specjalnej zaplanowanej akcji. Tutaj wszystko było dokładnie zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. Udało im się wejść we trzech na bombsite, zabijając dwójkę rywali. W sytuacji 3-3 poradzili sobie znakomicie. Czekali do samego końca, schowani najdalej jak się da, bez wychylania. Nikt się tam nie wychylał, czekali po prostu do ostatniego momentu i to się udało znakomicie. A więc mamy w tym momencie 2-1. Oczywiście w tym momencie drużyna terrorystów gra z kałachami. Drużyna CT też jednak ma pieniądze, więc grają. Zobaczmy, co się dzieje na bombsite B. Minis z jednym bardzo ważnym fragiem, ale już do niego wchodzą rywale. Minis w końcu padł. Pit musi teraz poczekać na partnerów. 4-4, a więc znów bardzo wyrównana runda. Chociaż bomba zaraz się podłoży i trzeba będzie oczywiście ją odbijać. Pit cały czas czeka. Tutaj ogródek jest pusty, więc nawet jeżeli tutaj wejdzie Hyper i Pit, tutaj przez moment nic się nie będzie działo. No zobaczmy, jak będzie dalej wyglądało to odbijanie BS-a przez Meteor Makers. Próbuje skanować Pit, czy tutaj będą odbijać Biali, ależ przez Smoka trafił tutaj Pita. Na pewno wściekły po tym headshocie i muszą uciekać, muszą zachowywać broń. Wiedzą, że tutaj zabraknie im znowu czasu, że muszą zachować broń zwyczajnie. I cofają w kierunku bombsite'u A. Neo już pędzi za swoimi przeciwnikami. No zobaczmy Hypera, który być może zaraz spotka się z Neo. Kto tutaj trafi komu głowę? Neo jednak trafiony. Spodziewał się chyba tego Neo, że tam właśnie będzie ustawiony rywal. No a Hyper potrafił się tutaj ustawić doskonale. Hyper doskonale znany, szczególnie ze sceny Source'a. No był to naprawdę doskonały gracz. Przez wielu uważany za w ogóle najlepszego gracza w historii Source'a w Polsce. Wielokrotny reprezentant Polski. Reprezentant wszystkich właściwie najlepszych polskich zespołów. Teraz oczywiście gra w Global Offensive w Meteor Makers. 2-2, no i zobaczmy, co się będzie działo dalej. Znów antyterroryści grają, no przecież zachowali 3M4, także tutaj troszkę pieniędzy było, ale cały czas atakują terroryści bardziej pod bombsite B. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Już się składa Innocent, Pasza wchodzi, właściwie sam na bombsite trafił jeszcze Pita, no i tu jest tylko Minis. No zobaczmy, czy będzie w stanie chociaż wyciągnąć Paszę. Jest frag na Paszy, przydałby się jeszcze jeden headshot, ale Biali sobie tutaj poradził. Maniek, czyli Lord z fragiem, 2-3, czy będą odbijać? Mają dwie M4, zobaczmy, co się dzieje. Bardzo sprytnie czeka Snacks na swoich schodach, ale będą chyba zachowywać broń wspólnie Lord z Hyperem. Nie będą ryzykować, a więc kolejną rundę oddadzą terrorystom. Tak, to w tym momencie wygląda. Na pewno ta bomba wybuchnie. To w ogóle nie ulega wątpliwości w tym momencie. Także na pewno jest to dobra informacja dla Universal Soldiers i dla wszystkich ich tutaj fanów na czacie. 3400 osób, rany, Julek, no to jest coś nieprawdopodobnego, także słuchajcie, róbcie screenshoty, bo to są rekordy. To trzeba będzie umieścić później na Facebookach, a być może oprawić sobie takie zdjęcie w ramkę i powiesić sobie nad łóżkiem.
3-2 wygrywa drużyna Universal Soldiers, a więc po tej pierwszej rundzie, gdy wygrała drużyna Meteor Makers, później kolejna wygrana runda właśnie dla nich, ale później nastąpiło przełamanie US-ów. Znakomicie wykonana taktyka i teraz oni są na fali. 3 rundy wygrane z rzędu, ale teraz niebieskie, czyli drużyna CT ma fulla. Wszyscy mają M4, także tutaj na pewno już nie będzie tak łatwo jak w poprzednich rundach graczom Universal Soldiers. Zobaczmy, co się na razie dzieje. Na razie spokojnie. Raczej tutaj tylko badają teren uniwersalni. Chociaż tutaj widzę, że już leci jakiś smog. Zaraz zobaczymy, gdzie ten smog dokładnie wpadnie może. Zobaczmy, co się dzieje. Neo cały czas z tym smokiem czeka. Czy tutaj będzie jakieś wejście środkiem może na respa CT i tutaj z banana na bombsite A, na bombsite B, przepraszam? Nie, wygląda to, że już terroryści cofają i będzie jednak wejście środkiem. No tam jest Innocent i jest Lord. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Hyper teraz będzie musiał uważać. Jest tutaj zasmokowane, a terroryści będą obiegać w kierunku Lorda. Lord tutaj ma ciężką sytuację. Jeden frag jest Lord! Drugiego nie dał rady. Innocent cały czas czeka w dołku. Innocent nie trafił tutaj dobrze Taza. Taz jest bardzo obity. 4 HP tylko i znów mamy rundę 3-3. Ależ tutaj są emocje. Znów muszą odbijać gracze Meteor Makers w tej sytuacji. 3-3. Rzucone decoy tutaj przy bombsite i już Hyper się przemieszcza w kierunku BS-a. Próbuje wychwycić, wyrwać tą głowę Snaxa. Wiele Snaxa bardzo sprytnie. No i popatrzmy, kolejny zawodnik pada i Pit musi cofać. Już sam wie, że nie da rady i to będzie kolejna runda dla US-ów. A więc US-i w tym momencie naprawdę grają znakomicie. Muszą coś wykombinować gracze Meteor Makers, bo cały czas mecz jest wyrównany, a przecież na mapie The Inferno mecz nie powinien być wyrównany, to powinna być przewaga graczy CT. Naprawdę nie jest łatwo odbijać bombsite'u co rundę w sytuacji 3-3, 4-4. Tutaj naprawdę trzeba mieć tą przynajmniej jednoosobową przewagę, bo inaczej to rywale są w lepszej sytuacji. Także mamy 4-2, gracze Universal Soldiers grają naprawdę coraz lepiej. No, na pewno zbliżył ich ten LAN w Moskwie, na pewno teraz czują się ze sobą lepiej, no przecież wygrali 5000 dolarów, także to też na pewno poprawia nastroje. No i zobaczmy, co się dzieje. Agresywnie na bananie gra Pit z M4, mocno bity pasza, 18 HP i grają antyterroryści, mają M4, także zobaczymy, czy w końcu uda im się wygrać rundę po 4 przegranych rundach z rzędu. Pasza cały czas czeka na schodach defensywnie. Zobaczmy teraz Innocenta, bo zaraz podejdą do niego rywale. Rzucony flash, ale tutaj musi uważać, już pędzą terroryści, podobnie jak w poprzedniej rundzie. Innocent schowany na BS-ie. Będzie mu w razie czego pomagał Maniek, który już do niego cofnął. No zobaczmy, co się dzieje. Jeszcze Hyper, ale Hyper już dał się wyciągnąć. Teraz jest Maniek. Maniek, dwa bardzo ważne fragi, ale znów runda 3-3. Innocent nie dał rady. Minis pędzi na plecy, ale chyba tutaj nie da rady. Już wcelowany Biali. Minis nie trafia im. Pit znów 1-3. No zobaczcie, jakie te rundy są właściwie identyczne. 3-3. Później dwóch graczy wyciągniętych i Pit sam. No coś nieprawdopodobnego, jak to wygląda. Także Pit chyba znów będzie zachowywał broń. Ile pieniędzy mają jego koledzy? No nie za dużo, nie za dużo, także będą musieli grać do Eko. Tylko Pit będzie grał z M4. No gdyby teraz zrobił ninja, oj, to byłoby coś nieprawdopodobnego. No zobaczcie, co się dzieje. Pit, coś niesamowitego. On wejdzie na bombę, będzie broił bombę. Ale jaż, na szczęście dla US-ów Snax ogarnął, co się dzieje. No coś niesamowitego. Co miał w głowie Snax, że on poszedł i sprawdził bombsite? No to jest nieprawdopodobne. Dwóch jego kolegów uciekło. Snax wyczekał do samego końca. No i to naprawdę wykonał w tym momencie robotę. Gdyby nie Snax, to Pit rozbroiłby tą bombę. I to było to byłoby coś nieprawdopodobnego, gdyby ten Ninja Defuse oddał się Pitowi. No, szkoda, naprawdę szkoda, bo to troszkę wyrównałoby nam to spotkanie. Tak, to runda Echo po stronie antyterrorystów. Jest z fragiem biały. No i zobaczmy, co się tutaj dalej dzieje. Jeszcze jest trójka na bananie. Biały i Pasza podchodzą pod ten banan nawet z bombą. Biały coraz pewniej się tutaj czuje. Zobaczmy, co się dzieje. Biały, jeden frag jest. Pit z kolei go wyciąga, ale Pasza walczy. Pasza, ależ piękny headshot. Pasza jeszcze strzela full auto. No, dwóch z terrorystów jest mocno bity. Neo i Pasza i koniec rundy. 6-2. No, terroryści naprawdę miażdżą w tym momencie przeciwnika. No, coś tutaj się musi wydarzyć, bo jak na razie naprawdę USi grają znakomicie. Okej.
6 do 2. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzą antyterroryści. Mają nawet AWP Hyper ze snajperką. Będzie grał, także takiego manewru w tej drużynie dawno nie widziałem. Zwykle ze snajperką grał Pit. No a tutaj proszę bardzo, decyzja została podjęta, że tym razem ze snajperką zagra Hyperlay. Zobaczymy, jak się mu płaci. Coś tutaj zmieni. W końcu pierwszy frag od Mimu. Maniek Lord pierwszego fraga wyciąga, tutaj tymczasem znów agresywnie podchodzi Pasza. Zobaczmy Paszę. Poradził sobie z Minisem. Jeszcze jest tutaj Pit, który musi cofać. Zobaczmy, co się dzieje. Próbuje skanować przez smoka, ale bombset zdobyte. Piękny headshot od Pita. I już podchodzą terroryści. 3-4. No w końcu przewaga Mimu. W końcu Mim będzie mógł tutaj coś zdziałać, ale zobaczcie, że w każdej rundzie właściwie terroryści są w stanie zająć bombset. Jeden albo drugi. Także naprawdę radzą sobie tutaj znakomicie z drużyną Meteor Makers. Na pewno troszkę w szoku są gracze Mimu. Nie spodziewali się chyba tak dobrej gry rywali. No i tylko Taz, 1-3. Czy on sobie tutaj poradzi? Ma 87 HP, dobrze, dobrze zaflaszowane i w końcu będzie runda dla antyterrorystów. Tak, Pit chyba wziął bombę, on ma defusa, także spokojnie zdąży, a więc teraz udało mu się to zrobić. 6-3, a więc w końcu runda dla Meteor Makers po 6 przegranych rundach z rzędu. No naprawdę złota seria terrorystów. Teraz, no gdyby jeszcze Lordowi i spółce udało się pozostałe rundy wygrać, czyli pozostałe 6 rund, gdyby udało im się wygrać, no to jeszcze mogliby zrobić comeback. Jeżeli oddadzą więcej rund terrorystom, to będzie im naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Oczywiście nie wiem, jakie taktyki przygotowali na stronę terrorystów. Być może są tutaj doskonale przygotowani i zaskoczą US-ów podobnie jak oni zaskoczyli ich samych, no ale poczekamy, zobaczymy. Na razie jeszcze mamy pierwszą połówkę, gdzie grają po stronie CT, a więc skupmy się w tym momencie na tym. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zajęty dywan. Maniek znów sobie nie poradził ze Staxem. On tam sobie właściwie biega i robi co chce po tych dywanach. On jest tam królem. On tam panuje w tej części mapy. Jeszcze nie widziałem żadnego pojedynku wygranego przez gracza CT. Tam Pasza wyczekał Pita do samego końca i zaraz pewnie Pasza będzie sam po prostu biegał na bombset. Tam jest Minis. Poradził sobie z jednym zawodnikiem. Na szczęście dla niego bez straty HP. Co zrobił terroryści? Na razie kierują się w kierunku bombsite'u. A tam cały czas czeka Innocent i Hyper. Także to jest dobra informacja dla antyterrorystów, że wbiegają na ten bombsite, gdzie jest tutaj dwójka zawodników. Innocent nic tutaj nie widzi, zaflaszowany przez Snaxa. Kolejny dobry rzucony flash, jest frag od Innocenta, jest frag od Hypera i tylko Taz został tutaj przy życiu. Taz, 6 HP, 1 na 2. No, widzieliśmy, co zrobił na lanie z 9 HP. Teraz ma 6 i wychyla w dobrym miejscu Minis. No, przez pierwszą chwilę myślałem, że już go nie zabije, ale jednak to się udało. 4 do 6, więc w końcu jest runda numer 2. Numer 2 dla US-ów. Mamy wyniki głosowania, słuchajcie, w tym spotkaniu. Na US dla drużyny Universal Soldiers zagłosowało 61,5% ludzi, podczas gdy na MEM 38,5%. Także tak tutaj głosowaliście, tak oceniacie szanse zarówno jednych, jak i drugich. Także 6 do 4. No właściwie wynik jest zbliżony do wyników głosowania tak naprawdę. Także śmiesznie to wyszło. No ale okej, wracamy do spotkania. Jak na razie nic się specjalnie nie dzieje. Spokojnie gra drużyna US-ów, chociaż już Snack, zobaczcie, zajmuje dywany. To na pewno nie jest dobra informacja dla antyterrorystów, bo on tam sobie radzi znakomicie. Ale popatrzmy, co się tutaj będzie jeszcze działo. Czeka cały czas Snacks, zaraz pewnie będzie się tym dywanem zbliżał i już będzie wejście. Zobaczcie, w którą stronę kierują się terroryści, idą raczej w kierunku Lorda i Innocenta. No, zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Innocent cały czas czeka w piachu, Hyper wcelowany w drugi środek. Zobaczmy, jest jeden frag od Lorda, ale już wyciągnięty Hyper. No z tą snajperką radzi sobie bardzo dobrze tak naprawdę, chociaż teraz wyciągnięty. Znów runda 3-3. Znów trzeba będzie tutaj spinać i starać się najbardziej jak się da, żeby tą rundę wygrać. Innocent z jednym fragiem. Taz wcelowany, ale nie dał sobie rady z rywalem. Cały czas praktycznie full HP Innocenta. 2-3. Taz i Pasza przy życiu, a więc dwójka ze złotej piątki. Kolejny frag Innocenta i został tylko przy życiu Pasza, który czeka na dywanach. Teraz poszedł Smoke, no troszkę mógłby się głębiej schować Minis i jest frag od Pita, a więc udało się kolejną rundę wygrać Mimowi. No po tym naprawdę piekielnie ciężkim początku Meteor Makers wraca powoli do żywych. Meteor Makers wygrywa trzecią rundę z rzędu, no i na pewno będą starali się te kolejne rundę wygrywać. Troszkę zwolniło tempo Universal Soldiers i korzystają z tego gracze Mimu. 5 do 6, no i na pewno szanse są na to, żeby jeszcze pozostałe 4 rundy w tej pierwszej połówce wygrać. No zobaczymy, co tuż się będzie działo. 3700 osób na streamie, słuchajcie, no coś nieprawdopodobnego. No, także mamy naprawdę
po prostu pobity tutaj rekord na jednym kanale NeoGear, ale teraz zobaczmy, co się dzieje, bo terroryści podchodzą w kierunku bombsite'u B. No myślę, że to jest bardzo dobra decyzja tak naprawdę, bo ostatnio nie wychodziło wchodzenie na drugi bombsite. Teraz Pete ze dwoma flashami tam jest, Minis, który dwa fragi zdobył, no i zobaczmy, co się dzieje. Już Pasha i Snax muszą cofać, już będą kombinować coś innego, także tutaj z tej rundy terrorystom będzie ciężko cokolwiek zrobić, chociaż Snax z jednym fragiem będą jeszcze walczyć. No szkoda, że nie widziałem tej minis, akurat miałem kamerę na picie, no ale naprawdę sprytnie to zrobili. Pit rzucał tam flashe, to było widać ewidentnie, że dwa flashe rzucone. Minis tymczasem korzystał z tych flashów Pita i fragował po prostu. Fragował jak głupi i trzy fragi wpadły na jego konto. Teraz może zdobyć jeszcze dwa. Bomba leży w dość nieprzyjemnym miejscu. Snax tymczasem skrada się mu dywanami, a więc on będzie chciał wejść tutaj może tędy na plecy. No, 30 sekund do końca. Zobaczymy, co się tutaj jeszcze wydarzy. A być może będą chcieli po prostu zachować broń, bo wiedzą, że z tej rundy już nic więcej nie będzie. No, jeszcze musimy chwilkę poczekać. Pasha tutaj próbuje. Pasha, no już tutaj namierzał na głowę Minisa i Minis widzę, że już pędzi po Ace'a, ale Snax tego Ace'a mu nie da, bo jest 15 sekund do końca. Snax jest w takim miejscu, że Minis go raczej nie znajdzie. Także to będzie 6-6, a więc kolejna runda, czwarta z rzędu wygrana przez Meteor Makers, a więc oni wracają do gry. Oni w tym momencie będą remisować w tym spotkaniu, no i zobaczymy, cóż się będzie działo w następnej rundzie. Na pewno terroryści będą musieli grać rundę Echo. Tego jestem właściwie pewien. No tylko Snax oczywiście będzie skała. Niczego swoim teammateom nie kupi, bo przecież nie będzie dostawał pieniędzy za tą rundę, bo przeżył. A gdy przeżywa się rundę po stronie terrorystów, to żadnych pieniędzy się nie dostaje. Oczywiście, jeżeli bomba nie wybucha, jeżeli bomba nie została podłożona, to wtedy tak się właśnie dzieje. No Minis 4 kile, na pewno ładnie to wyglądało, widzieliśmy tylko jednego, no ale gdzieś będzie można to później zobaczyć sobie na demkach, także naprawdę w końcu Minis tutaj się pokazał z dobrej strony i w tym momencie ma 12 fragów. Dość wyrównana sytuacja w tabeli zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Neo 3 fragi, ale trzeci w tabeli, także on tutaj widzę, że supportuje, on tutaj asystuje swoim kolegom. No i zobaczmy, co będzie w tej rundzie. Na pewno ważna runda, bo ta runda zdecyduje, kto tutaj wyjdzie na prowadzenie. Snax już tutaj namierzył Lorda, ale ten zdążył cofnąć. Chyba nie będzie się tutaj ze Snaxem mierzył, bo wie, jak niesamowicie niebezpieczny właśnie na tej pozycji jest Snax. Myślę, że oglądał jakieś mecze US-u, gdzie Snax właśnie tamtędy chodził i wie, jak dobrze mu tu idzie. Teraz zobaczmy, co się dzieje, bo tutaj jest Innocent, wchodzą już terroryści, Lord na plecy, Lord z jednym fragiem, wszedł przez Smoke'a, widzieliśmy to na X-Rayu, jeszcze pomaga Hyper, z fragiem znowu Hyper, ależ piękny strzał Hypera, jeszcze sprawdził drugą stronę swoim kolegom, wchodzą terroryści, Innocent wspólnie z Lordem sobie tutaj poradzili, no i tylko Pasha, Hyper skończy tą rundę, nie, Pasha wciąż walczy, więc zrobił nam się nagle 1-2, znaczy 2-1 właściwie, z sytuacji 4-1, więc Pasha jeszcze walczy, na pewno chciałby tutaj tę rundę wygrać dla swojego zespołu. Na pewno wie, jakie duże znaczenie ma ta runda dla US-ów. Szuka bomby. Gdzie ta bomba jest? Na ciężarówce, no, ale już ją podniósł. Jeszcze będzie szukał Minisa i dał sobie radę Minis. Na szczęście Minis tutaj złapał dobrą formę. Złapał wiatr w żagle. No i co za tym idzie, złapał wiatr w żagle także Meteor Makers. Włączyłem motion blur. Tak, mam włączone. Także tak to powinno wyglądać. Ciekawostka w ogóle też na dzisiaj, drużyna Team Very Games traci organizację. Więcej będziecie mogli na pewno poczytać o tym, ale to taką informację właśnie dostałem od Białego. Białego z NeoGear. Nie tego Białego, który jest teraz w grze, bo on jest skupiony na czymś zupełnie innym. No, ale zobaczmy, co się dzieje w rundzie, bo w tym momencie mamy 5-5. Minuta 15 do końca i na razie spokojnie. Grają defensywnie. Pasha z Białym na bananie. Ta ze Snaxem rozpracowują tutaj dywany i środek. No i Neo gdzieś tam w razie czego do pomocy. No i zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Cały czas nie mogło się zdecydować, w który bombsite będą tutaj mierzyć. Na pewno ważna runda dla terrorystów, bo jeżeli tę rundę przegrają, to mogą mieć problemy z pieniędzmi. No, pierwszy frag od Pasha, ależ pięknie się wcelował w Pita i Pit tutaj nie dał rady. Zobaczymy w takim razie Minis, czy on sobie tutaj poradzi. Już się tutaj zbierają terroryści. Minis, oj, ależ agresywnie. Minis teraz się schował. No, nie wiem, czemu tak zrobił dokładnie, ale fragi poszły na konto terrorystów. No, zupełnie się to nie udało, ale Hyper jest tutaj ze snajperką. Hyper, dwa fragi ze snajperki, ależ teraz ratuje tę rundę. Zobaczmy Hypera, czy wyciągnie jeszcze
jednego Hyper niewiele brakowało. Teraz mogą przebiec terroryści na bombsite. Zobaczmy, co się dzieje. Hyper będzie zmierzał w kierunku BS-a. Pędzi, ile ma sił w nogach, ale zaskakuje go tutaj Pasza i mamy 7 do 7. Bardzo ładna runda Hypera. No szkoda, że tam jeszcze swoich przeciwników nie trafił. No ale, ale na pewno walczył. 3800 widzów widzę w tym momencie, także rekordy pobijane po prostu są z minuty na minutę, czy z sekundy na sekundę. Także tak to właśnie wygląda. 7 do 7, gracze tutaj oczywiście mają pieniądze. Teraz wychylił na środku Hyper, dostał Nade'a pod nogi za 30 HP, więc wciąż ma dużo HP, wciąż nie musi się martwić. Także jeszcze spokojnie będzie walczył, a Biały tymczasem oczywiście tutaj nam się złożył w tej rundzie. 5 na 4 mają przewagę gracze Mymu. No, gdy oni miewali przewagę w rundach, to zwykle te rundy wygrywali. Także zobaczymy, czy to będzie miało przełożenie również w tej ostatniej rundzie w pierwszej połówce. I zaraz oczywiście ta zmiana stron będzie i zobaczymy, jak będą grali po stronie terrorystów gracze Mymu. Teraz czeka Tas, tam jest Pit wcelowany ze snajperką. Czy to się uda? Pit jest, jeden frag od niego. Jeszcze będzie walczył Pit. Kolejny frag za WP, jeszcze nozum od Pita. Czy będzie czwarty? Nie dał rady ze Snaxem, ale to już jest tylko on. No i zobaczmy, czy wygra ten pojedynek Minis, czy Snax. Jednak Snax już pędzą tutaj gracze Mymu na ten bombsite. Snax nie ma dobrej sytuacji, bo bomba tutaj leży w bardzo niekorzystnym miejscu. Pudłuje Hyper i już zdążył Snax cofnąć. Ma 1 na 3 i będzie tutaj walczył z Hyperem. Snax, no niewiele brakowało, ale Hyper tutaj był do tego przygotowany. Pit, 4 fragi ze snajperki w tej rundzie. Niewiele brakowało, byłby Ace Pita. No moim zdaniem to jest najlepszy snajper w Polsce w tym momencie. No to w tej rundzie na pewno udowodni. Szkoda, że z tą snajperką nie grał częściej, bo być może tych rund Mym miałby więcej. No a tak, to będą musieli się tutaj naprawdę bardzo, bardzo starać, bo 7 rund oddali przeciwnikom, gdy byli po stronie CTA, więc nie jest to rewelacyjny wynik. Zaczynamy pierwszą rundę w drugiej połówce. Oczywiście Meteor Makers w drużynie terrorystów, drużyna Universal Soldiers po stronie antyterrorystów. Także tak to wygląda i zobaczymy... jak będzie wyglądała pierwsza runda w wykonaniu terrorystów. Na razie spokojnie podchodzą dywanami tutaj po cichutku, a więc nie chcą wydawać żadnych dźwięków, nie chcą, żeby przeciwnik spodziewał się, gdzie mogą ich zastać. Na razie wciąż czekają. Dobre nade'y dostał Lord i tutaj jest już sytuacja 5 na 4, mają przewagę antyterroryści. Tymczasem Pit i Nocent podchodzą na środek. Minis i Hyper będą wchodzić najprawdopodobniej dywanami. No może Hyper dołączy z Boilera do swoich partnerów z drużyny. Zobaczymy, kto tutaj trafi headshoty. Czy tutaj będzie to Pasz, Biały i Taz, czy może gracze Meteor Makers. Na pewno nie będzie łatwo. Taz w bardzo dobrym miejscu i popatrzmy, bo powoli zbliżają się w kierunku BS-a. Cały czas jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. Gracze CT cały czas czekają. Już jest wejście na bombsite. Kto pierwszego fraga tutaj ustrzeli? Taz nie mógł trafić, ale w końcu dał sobie radę. Taz, 2 fragi od niego, w końcu wyciągnięty przez jakiegoś zawodnika, nawet nie zobaczyłem kogo. Innocent na BS-ie i tylko Hyper. No walczy tutaj z Paszą, ale Pasza, 2 fragi na koniec rundy i 8 do 8. A więc jednak poradzili sobie z obroną tego BS-a gracze Universal Soldiers. No było to przemyślane, było to sprytnie wykonane, ale po prostu zabrakło w tej rundzie Lorda, który tam został wysadzony na środku i mamy pierwszą rundę dla Universal Soldiers. Mamy znów remis w tym spotkaniu, chyba po raz trzeci tak naprawdę. No i zobaczymy, na jak teraz zagrają terroryści rundy Echo. Nie było bomby, więc pieniędzy za dużo im nie przebyło po tej pierwszej rundzie. Teraz oczywiście będą musieli grać spokojnie z pistoletami. Może będą liczyć na to, że kogoś się uda wyciągnąć. Nie wiem, czy kupili sobie kewlary. Nie, nie kupili sobie kewlarów, tylko P250 już poszły pierwsze strzały. Obity troszkę Biali, obity także Pit. Jest Hyper sfragowany? Nie, jeszcze przy życiu tutaj wychyla się Minis. Próbował coś spojrzeć, próbował coś wyciągnąć, ale to się nie udaje. No i tylko Pit 1 na 5. Tutaj oczywiście nie było mowy, żeby tutaj cokolwiek się udało. Mamy 9 do 8 dla Universal Soldiers. Ja tutaj spodziewałem się naprawdę wyrównanej mapy. No w tym momencie wyrównana jest, ale tutaj na pewno łatwiej będzie graczom US odskoczyć przeciwnikom niż drużynie Meteor Makers ich gonić. Także zobaczymy, cóż to będzie dalej. Sam jestem ciekawy naprawdę, jak po stronie terrorystów będą grali
gracze Meteor Makers, czy mają właśnie jakieś specjalne, przygotowane taktyki, czy też może jakieś zagrywki. No popatrzmy teraz wejście na paszę i udało się go sfragować, zobaczmy co się dzieje, jest wejście tutaj do respa, kolejny frag Hypera, no i mamy 2 na 3, będzie to jeszcze Hyper walczył, Neo już patrzy co się dzieje i Neo dał sobie z Hyperem radę, tylko Lord przy życiu, Lord popatrzmy, trafił głowę białemu, ale białe tutaj jednak się utrzymał przy życiu, 39 HP zostało mu, ale dał sobie radę, no i 10 do 8 na Universal Soldiers. Na pewno bardzo ważna runda dla terrorystów. Nie mogą sobie teraz pozwolić na straty rund, bo będzie im naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Antyterroryści z kolei tak będą mieli pieniądze na kolejną rundę, nawet jeżeli to przegrają. Także naprawdę kluczowe teraz rundy nas czekają w tym spotkaniu. Tak, jest to turniej Fragbite w tym momencie starcie w grupie. No tak, jakoś los chciał, że trafili na siebie w grupie. Jest frag od Neo, który wyleciał tej z P90. No i mamy już przewagę, dużą przewagę antyterrorystów. Na środku czai się Innocent, ale doskonale sprawdzone przez białego. No i mamy tylko Minus, ja przy życiu Minus zaraz powinien się wychylić na środek i tam zobaczy Taz, ale Taz spodziewał się dokładnie, z której strony wyjdzie przeciwnik. No i mamy 11 do 8, więc kolejna runda wpada na jej konto. I czy terroryści będą grali, czy też runda Echo ich czeka? No. Czek, no zobaczymy, czy zdecydują się zagrać. Chyba tak, chyba Hyper już kupił sobie Kałacha, więc będą grali, będą sobie kupowali bronię, także znów będą je liczyć na to, że komuś się uda jednak tego headshota trafić. Hyper ma Kałacha, ma zestaw granatów, pozostali, no troszkę gorzej to wygląda. No ale popatrzmy, Pasza już zaraz będzie wychylał, zobaczmy, Pasza trafiony przez Hypera, więc Hyper spodziewał się dokładnie tego, co będzie rywal robił, no i dało radę sobie tutaj z Hyperem. Mamy 4 na 5 z przewagą dla terrorystów, kolejny frag Hypera, co Hyper robi w tej rundzie? Znów wychylił ktoś na środku. No i chyba będą wchodzić na bombsite, a terroryści jednak, tylko tam tylko Taz, Neo już do niego pędzi, ale jednak terroryści wciąż czekają, wciąż spokojnie będą patrzeć co się dzieje. Troszkę obity Minis tymczasem, no popatrzmy. Na pewno ważna tutaj rola była Hypera, bo zabił 2 przeciwników, a stracił tylko 21 HP, także naprawdę pokazał się ze znakomitej strony. Zaraz zobaczymy Innocenta, który zobaczy Taza i jest Innocent z fragiem, już pędzą w kierunku BS-a, tam jest Neo. Neo zobaczy jednego rywala, jeden headshot, jest Neo, Neo kolejna głowa, no tam jeszcze niewiele zabrakło, dopóki w końcu Hyper nie skończył ze swoim przeciwnikiem. Naprawdę, naprawdę znakomite headshoty od Neo, on naprawdę czasami pokazuje magię. To, co on czasami robi, to jest coś nieprawdopodobnego. Widzieliśmy to w Moskwie, szczególnie z pistoletów. No te headshoty Neo, to naprawdę musiałem się powstrzymywać, żeby nie łapać się za głowę, bo wyglądałbym jak debil. No ale, ale faktycznie czasami tak, takie Neo głowy strzela. I teraz też to mogliśmy zobaczyć. 11 do 9 będzie za moment, bo oczywiście Snack zachowuje broń, także tutaj w tej rundzie nic się więcej nie wydarzy poza wybuchnięciem bomby. 11 do 9, zobaczymy co z tego zrobią terroryści. Ile pieniędzy mają rywale? No dużo tych pieniędzy jest. Na pewno pomogło antyterrorystom to, że w poprzedniej rundzie stracili tylko jednego zawodnika, więc nie stracili za dużo pieniędzy na kupno broni w tej rundzie, która właśnie minęła. Także mamy 11 do 9 i zobaczymy co tutaj będzie się działo dalej. Mieszkam w muzeum, nie mieszkam w muzeum, mieszkam w mieszkaniu po dziadkach, także tutaj są jeszcze faktycznie przedpotopowe obrazy na ścianach, ale to też jest pewien klimat. No, ciekawe czy do 4000 widzów dojdzie, w tym momencie 3919, także róbcie screeny, jak będzie 4000 to chyba będzie pora złapać się za głowę. No, ale tymczasem wróćmy do meczu, bo tutaj już rozpracowują dywan Minis z kim tam jeszcze, z Innocentem. Mocno bity Minis przez tego Smoka. Doskonale skanują gracze Universal Soldiers. Naprawdę kilka fragów widzieliśmy ich w tym meczu właśnie zdobytych przez Smoke'a, więc wiedzą dokładnie jak strzelać, jak celować, żeby tej rywali przez te Smoke'i wyciągać. Zobaczmy jak wygląda sytuacja w tabeli. 18 fragów Pasza, 15 Taz. Lord tutaj najgorzej jak na razie, 7 fragów tylko, ale... Ale jeszcze czas Lorda przyjdzie, tak mi się wydaje. Tymczasem wejście terrorystów na bombsite. A zobaczmy Minisa, który już zaskoczył do piachu. Tam zauważył rywal, ale cały czas zmierza w kierunku BS-a. No zobaczmy, co się dzieje. Minis zobaczył przeciwnika. Taz czeka na BS-ie. Minis z fragiem. Taz, jeden headshot jest. Potrzebuje jeszcze kilku, żeby tutaj pomóc swojej drużynie. Zobaczmy, co się dzieje. Terroryści oczywiście wchodzą na bombsite. A Taz cały czas tam ostrzeliwany przez rywali. Cały czas czeka w piachu biały. Biały, czy w końcu będzie trafiony przez Innocenta? Być może tak. Innocent jest głowa. I mamy w tym momencie 3 na 2. Przewaga terrorystów. Tylko Snacks i Neo przeżyciu, którzy zrotowali.
wyrwali już z bombsite'u B. Pit czeka tutaj po lewej stronie środka i Neo zauważony przez Pita. Pit z fragiem, no i tylko Snacks nie dał sobie rady. Mamy 11-10, a więc powolutku łapią kontakt z rywalem, graczem Meteor Makers, a więc nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Już wydawało się, że naprawdę Universal Soldiers będą już tutaj rywalom uciekać, a tutaj proszę bardzo, naprawdę świetnie wykonane taktyki, świetnie rzucone smoki i flesze, no i stłamszeni troszkę byli rywale na BS-ach. Najlepsze właśnie było to, że te smoki odcięły całkowicie zawodników od siebie, nie mogli sobie pomagać i dzięki temu, tak mi się wydaje przynajmniej, Meteor Makers weszło na ten bombsite bez tak naprawdę większych problemów, bo każdy musiał liczyć tylko na siebie. Piach był odcięty od BS-a, cmentarz też od piachu i od BS-a, także naprawdę wyszło to znakomicie. Teraz zobaczmy, grają oczywiście z brońmi gracze antyterrorystów, ale to jest naprawdę ważna runda, bo jeżeli tą rundę przegrają antyterroryści, to będą musieli grać się do eko, co być może doprowadzi nawet do przewagi terrorystów. Teraz zobaczmy, wchodzą w kierunku bombsite'u A, no i teraz bombsite'u B oczywiście, Neo z pierwszym fragiem, już wyskakuje Snack, żeby mu pomóc i zobaczmy, co się dzieje. Będzie przewaga antyterrorystów, bardzo ładnie zrobili to Snack z Neo, no i coraz większa przewaga, tylko mini z przeżycia, więc tą kluczową rundę wygrają najprawdopodobniej to podobnie antyterroryści. No i 12-10 w tym momencie dla Universal Soldiers, także jednak ta przewaga została powiększona. Przewaga powiększona. No i 12-10, zobaczymy, co teraz robią terroryści. Mają pieniądze, będą grali tylko mini z pistoletem. Nie starczyło mu tutaj na kałach, ale Pit ze snajperką zaraz spojrzy środek. Być może tam ktoś wychyli i Pit tam zobaczy fragę. No popatrzmy, czy ktoś będzie wychylał. Nie, na razie spokojnie. Tymczasem trójka na bananie, więc zmienili ustawienie graczy US. No bardzo sprytne zachowanie. Bardzo lubię właśnie takie zmiany, takie rotacje, żeby zaskoczyć przeciwnika. I teraz będą ten banan coraz bardziej podchodzić. Jest to już Snacks na bardzo krótko, a więc będą musieli bardzo uważać terroryści, żeby tutaj nie dać się zabić. Zobaczmy Pita, który strzelił na bananie, ale nie trafił żadnego rywala. Popatrzmy, co się dzieje na mapie. Innocent i Minis na dywanach, Piali i Taz czekają na BS-ie. Już Pasza cofnął z powrotem na bombsite A, więc zobaczymy, cóż tu się jeszcze wydarzy. No bardzo sprytne zachowanie US-ów, to mi się naprawdę podoba, że we trzech najpierw tutaj spuszowali banan. Tutaj był smoke, a więc w tym momencie terroryści nie wiedzą, co się tutaj dzieje. Dzięki temu właściwie Neo spokojnie może tutaj sobie czekać jeszcze długo, zanim tak naprawdę cokolwiek się tutaj wydarzy. Tymczasem czwórka ustawiła się na bombsite A, więc jeżeli nie strzelą jakichś cudownych głów gracze Mymu, no to naprawdę będzie im bardzo ciężko na ten bombsite A wejść. Także jeszcze chwilkę poczekamy, poleciały te ich już znane wszystkim smoki i będzie wejście właśnie na bombsite B tutaj, na bombsite A. Tutaj jest Pasza, w który wchodzi na plecy. Pasza znakomicie się tutaj odnalazł, już go goni rywal, próbował jeszcze minis, no i tylko Pit i Hyper przy życiu. Pit zawupał, czy będzie w stanie tutaj coś wyciągnąć zaraz, być może zobaczy Neo, zobaczył Neo i będzie jego na pewno wychylał. Czy da sobie radę z Neo? Tak jest! Pit potrafi z tej snajperki strzelać jak mało kto. Czy będzie kolejny frag Pita jeszcze w tej rundzie? No, tutaj podchodzi coraz bliżej rywal. No, zobaczył go chyba Pit, ale zrezygnował tylko na moment. Zobaczmy Pita. No, czy Biali wygra ten pojedynek z Pitem? Biali czy Pit? Pit, jednak Pit zdobył tutaj dwa fragi w tej rundzie i teraz będzie musiał uciekać. Powinien tę broń bez problemu zachować. Tak jest, 13-10 dla US-ów, a więc jeszcze tylko 3 rundy potrzebują, żeby to spotkanie wygrać. No zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Spotkanie naprawdę jest wyrównane. Może liczyłem na to, że Mym tych rund troszkę więcej po stronie CT ugra, żeby tutaj właśnie liczyć na taki wynik 15-15. No ale i tak naprawdę kilka rund było wyśmienitych. Ależ piekielnie mocny nate oberwali terroryści na bananie. Tutaj łącznie zabrał im ile? 60, 120, 152 HP. Łącznie zabrał ten granat terrorystom, także naprawdę doskonale rzucony minis już tymczasem się gdzieś tam złożył. Nie widziałem tego na scoreboardzie, no ale popatrzmy. Pit po prostu podchodzi coraz bliżej, żeby sprawić ten bombset, być może otworzyć drogę, żeby do niego wejść. Tam cały czas czeka Neo. No popatrzmy, Pit jest fragiem, tam jest tak. Zobaczmy Pita, czy da radę jeszcze z jednym rywalem. Pit musi pędzić w kierunku bombsite'a, trzeba tutaj podłożyć bombę. Czy uda się jeszcze
pokonać tutaj Snaxa. No popatrzmy, cały czas czeka Snax. Dobrze rzucony smok na pewno troszkę popsuje tutaj grę Pitowi. No czy Pit będzie jeszcze w stanie kogoś wyciągnąć w tej rundzie? Zobaczmy Pita. Cały czas celowany, ale tutaj nikt się na razie nie wychyla. Jest kolejny frag od Pita i jednak te antytrolesie sobie tutaj poradzili. No niesamowicie błyskawicznie ta runda nam się skończyła. Nagle dwa fragi od terrorystów i właściwie ułamek sekundy po tym dwa fragi od antyterrorystów. Także runda dla CT. Ile pieniędzy mają terroryści? No nie za dużo, ale muszą grać, bo tutaj jeżeli teraz tą rundę przegrają, to już zagwarantowany remis będą mieli rywale. Także trzeba oczywiście walczyć. Trzeba oczywiście walczyć o tą rundę, żeby tutaj jeszcze spróbować złapać kontakt z przeciwnikiem. Na pewno nie będzie im łatwo, ale, myślę, że bez walki się nie poddadzą. Zobaczmy, co się dzieje. Pasza skraca środek, a więc agresywna gra Paszy. Dobrze rzucony najdy Pasza już się wcelował i już pierwszego fraga zdobył. No błyskawiczny atak US-ów. To jest coś, co próbowali w meczu z Astana Dragons, co się nie udało. Teraz Taz z fragiem, kolejny frag od Taza. Nie, jednak się to nie udało. Tam skakuje Minis na bombset. Czy uda im się wejść na bombset? A, no szansa jest, gdyby teraz się przemknęli. Hyper tymczasem cały czas czeka na schodach. Bardzo defensywnie ustawiony Hyper. Może liczą, że jeszcze coś się uda wyciągnąć 3 na 3. Tymczasem nam się zrobiła, więc o ile na początku ten skrót się wydawał bardzo opłacalny, tak teraz już nie jest tak fajnie. Hyper tymczasem zobaczył przeciwnika i jest frag od niego. No, idzie do szczura, tam czeka Pasza i musi Hyper tutaj bardzo uważać, czy Pasza się tego spodziewa. No zobaczmy, czy Pasza da sobie tej radę. No coś nieprawdopodobnego, co się dzieje. Pasza dał sobie radę z Hyperem. 2 na 2. Neo tymczasem wyciągnięty i tylko Pasza. Znów on sam. 1 na 2. Tam czeka na niego Maniek. Maniek nie dał sobie rady i bomba rzucona tutaj pod siankiem. No i trudna sytuacja będzie Minisa. Będzie zakradał się od środka. 35 sekund do końca, więc Pasza tym razem ma dużą szansę wygrać ten pojedynek 1 na 1. Minis coraz bliżej bomby. 30 sekund do końca. Gdzie jest Pasza? Pasza jest na balkonie. Minis raczej nie zauważy go w tym momencie. I bomba chyba już podniesiona. 20 sekund do końca. Zobaczmy, czy uda mu się uciec. Tak jest! Teraz musi pędzić, ile ma sił w nogach, żeby zdążyć na bombset. Powinien dać sobie radę. Pasza już wie, co się dzieje. Usłyszał chyba jego tupnięcia i goni go też, ile ma sił w nogach. Ależ tutaj pojedynek biegowych dwóch zawodników, ale oczywiście Minis biegł z nożem, więc nie dało rady tutaj w tym miejscu. I zobaczmy, co zrobi Minis. Minis idzie w kierunku banana. Oj, tutaj będzie teraz pojedynek 1 na 1. Minis! Czy Pasza? Pasza jednak ten pojedynek wygrywa. A więc Pasza ugrał tego klacza 1 na 2. Jeszcze rundka dookoła fontanny i zaraz złapie bombę, jak skacze z radości Jarek Pasza. Jarek Pasza, runda nasza, jak to się oczywiście mawiało. No i 15 do 10 dla Universal Soldiers, a więc w tym momencie naprawdę fani US-ów już są prawie w niebie. Brakuje jednej rundy, żeby tutaj ten mecz wygrać. Ten mecz, na który wszyscy czekali. Na to wielkie polskie Grand Derby na platformie Counter-Strike Global Offensive. Coraz bliżej zwycięstwa są gracze Universal Soldiers. No i tylko cud w tym momencie uchroni terrorystów od porażki. Znów Pasza rzuca mołotow, ale tym razem nie skraca, więc troszkę zmienił tutaj styl gry. No i bardzo sprytnie zrobił to Pasza. Kurczak już zastrzelony. Kolejnemu tu jeszcze przeszkadza, czy będzie kolejny frag na Kurczaka. No zobaczmy, jest ten Kurczak cały czas pod nogami Paszy. No czy w końcu uda mu się tego Kurczaka zabić? No zobaczcie, jak przykro... O, chyba Kurczak zwietrzył, co się dzieje. Ucieka, wie, że jego kolega został zestrzelony, ale jednak nie dało mu się uciec. Jednak Pasza dorwał Kurczaka, więc mamy w tym momencie rundę oczywiście w toku. 5 na 5, obity Pit. No dawno czegoś takiego nie widziałem. Ale zobaczymy, co się tutaj jeszcze uda zrobić w tej rundzie. Nie, no nie mogę po prostu. 15 do 10 w tym momencie i 5 na 5. Tutaj zbierają się na środku. Zbierają się na środku terroryści, czy znów będą wykonywać swoją taktykę na bombsite. Na pewno już jakieś wnioski wyciągnęli gracze Universal Soldiers po tym, jak przegrali tą jedną rundę. Na pewno gdzieś tam sobie pogadali na tym spiku, co się dzieje, kiedy oni robią tę taktykę, jak trzeba się ustawić, co trzeba zmienić. I na pewno nie będzie już tak łatwo. Tymczasem zobaczmy Neo. Neo tutaj zobaczył rywali, ale dał się wyciągnąć i teraz mają otwartą drogę na bombsite terroryści. Snax pędzi, nie ma sił w nogach, ale chyba nie zdąży. Snax czy Minis? A i tam był pojedynek, ale Snax zdąży się zachować. Jednego fraga zdobył Snax. Tutaj kolejny frag od Snaxa i tylko Minis przy życiu. 1 na 3. No będzie mu bardzo ciężko. Skrada się przez tego smoka. No zobaczmy, czy to mu się uda. Zobaczmy Minisa zakrać się tutaj pod smoka. No sprytnie to zrobił Minis na pewno. Zobaczmy, Biały cały czas czeka. Biały czy Minis? Biały kończy tą rundę
I teraz Snacks będzie rundka, nie, Snacks już bez rundki, Snacks broi bombę, a więc 16 do 10 wygrywa drużyna Universal Soldiers, a więc ci, którzy oczywiście głosowali na tą drużynę, mieli rację, te 60 kilka procent, 62% miały rację, Universal Soldiers wygrywa mapę The Inferno po znakomitej grze, szczególnie po stronie terrorystów, gdzie ugrali aż 7 rund, naprawdę znakomity mecz, na pewno nie zawiodło nas to spotkanie, ileż było takich rund 3 na 3, ileż było rund 2 na 2, były emocje naprawdę, także naprawdę było co oglądać w tym spotkaniu. Rekord NeoGiel oczywiście pobity, 3930 widzów było mniej więcej, także naprawdę dzisiaj to było spotkanie naprawdę nieprawdopodobne. W końcu zobaczyliśmy to spotkanie, na które tak wszyscy właśnie...